chyba że podjedziemy metrem. Hej, jesteśmy w Pradze już od jakichś kilku godzin. Mamy trochę spacer za sobą. Jest super. Pogoda nam nie do końca się udała, ale i tak nie daliśmy za wygraną. Nie no, teraz jest super. No, przyjechaliśmy, to padało. Teraz jest super, ale wcześniej trochę lało. Ale i tak wyszliśmy i było super. Pewnie wrzucimy wam to gdzieś kilka zdjęć. Trochę tu głośno. Ale może coś będzie słychać z tego, co nagramy. Jutro mamy plany znowu wybrać się na miasto. Pewnie nagramy jakieś krótkie filmiki. Zobaczymy. Planujemy wybrać się na wschód. Co z tego wyjdzie, to się okaże, o której wstaniemy, bo trochę dzisiaj złaziliśmy. Chyba pobiliśmy nasz rekord. Chyba jeszcze nie. A może jeszcze nie. No, ale tak trzech było fajnie. O, patrzcie, jakie fajne tutaj miejsce jest. Zarobiście jest. Tak. Jesteśmy zadowoleni. Jemy studencką, jak już jesteśmy w Czechach. Jakbyście pytali, to była w promocji. Nieprawda. Dużo zapłaciliśmy. Nie. Mamy drugi dzień. Zbieramy się już do powrotu. A było super, pozwiedzaliśmy trochę, połaziliśmy, porobiliśmy fajne zdjęć. Byliśmy w Metro Retro. I było świetne. I było słonecznie dzisiaj. I było słonecznie, tak. W przeciwieństwie do wczoraj, dzisiaj jest patelnia. Ale za to były piękne efekty. Świetlne. Świetne, słoneczne. No, a mamy zdjęcia. Pewnie się teraz właśnie wam gdzieś tam przewijają. No, to na razie. See you. Jak ci się podobało w Czechach? Aż nie pytam, no. Podobało się. Fajnie było. No. A co ci się najbardziej podobało? Czekolada. Retro metro. Retro metro mi się najbardziej podobało. I zdjęcia możecie zobaczyć teraz z retro metro.
nasze odkrycie, jeżeli chodzi o Czechy. Kofola zarąbista.